Siemanko, zaczynamy część drugą. Posadzimy właśnie teraz w tej części resztę roślin. Nagrywam to za jakieś pół godziny po tamtym, więc będzie na pewno trochę bardziej chłodniej i inny kąt padania słońca, albo wcale nie będzie słońca, bo widzę, że chmury zaszły, słoneczko, więc może być tak, że nie będziemy mieli słońca. No ale to dla mnie w sumie trochę plus. Nie będzie radziło. Nie lubię, jak słońce nie radzi. Więc tak, tu posadzimy sobie na pewno... No wcześniej po wspomnianą magnolię, brugmansję, to jest prawdopodobnie z różowymi kwiatkami, bo to jest ta brugmansja od Sławka, od Stalwiaka z zeszłego roku. To jest Rapis Excelsia, jeżeli dobrze wymawiam, czyli ten rapis wyniosły z Chin, tak? To się na południu, z południowych Chin, palemka, to tutaj będzie sobie rosła, ale ci w doniczce ją zostawię. Ona jest bardzo odporna do jakichś tam minus 6, chyba 8, ale ja to zostawię nawet w doniczce. Pałczychy, no i w sumie tyle. No i będę dosadzał jeszcze takie rzeczy typu kanona, tam guawa jest, właśnie jedną sobie przeznaczyłem na grunt. I dekoracyjne, ale to zobaczycie. A i tutaj jeszcze rosną, znaczy są w doniczce małe te, nie wiem czy to obejmuje w ogóle, parę tu starych na to będzie obejmować, małe sadzonki ciemiernika. Tu są cztery kolory ciemiernika, przynajmniej były cztery, nie wiem które są, bo było ich chyba w sumie z 8 albo 9 sadzonek. Trzy takie gorsze już tam powtykałem, bo one nie miały liści w ogóle. Te takie zostały lepsze, bo to są... Były przesuszone, tak powiem. Więc nie są w za dobrym stanie. No i w sumie tyle, więc lecimy z koksem. Wow. Pierwszego to wsadzimy sobie. Chyba tutaj jest taki... Wam zasłania. No dobra. Zakopię tą palmę jedną w pierwszą. Zakopię palmę, gdyż będzie wam zasłaniała resztę. Ona tutaj musi pójść, bo w takim średnim stanie jest, więc chcę, żeby sobie porosła w doniczce na dworze. Mam takich palm chyba z 5. Dwie mam w domu, w bloku. Jedna jest na balkonie, druga w środku w mieszkaniu. I dwie są jeszcze w szklarni i ta jest tylko piąta, więc zobaczę sobie. No stożek wzrostu się trzyma, więc nie wiem czy to widzicie, on jest podsechnięty, ale nie chcę wyłazić, to zielone jest wszystko, więc jeżeli nie puści górą, ale raczej puści, bo jest sztywniutka, piękna, trochę podsechnięta przy przesadzeniu, rozdzielaniu, bo kupiłem po prostu w dużej kępie i porozdzielałem. To jak nie puści górą, to puści na pewno bokiem, bo widzę, że tam bokiem coś się dzieje, wyłażę jakieś odrosty. Dosypię jej ziemi po posadzeniu i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Planuję ją posadzić nawet dwie sztuki na stałe gdzieś w gruncie, na podwórku i dogrzewać zimą, więc zobaczymy. Tylko jeszcze nie w tym roku. W tym roku zostawię chyba ją tak w doniczce i na zimę schowam, a w przyszłym roku już będę chciał ją na stałe zostawić w gruncie. Zobaczymy, jak przezimuje w doniczce. Widać, że mokra ziemia się strasznie lepi do kurczy. Szpadla. Tu bardzo się lepi. Zobaczymy. Nie wiem, czy ja nie mało dałem jej drenażu, bo ma otwory drenażowe w tym pojemniku, w tej doniczce. Bo ja je sam robiłem, ale nie wiem, czy nie za mało, ale już tak zostanie raczej. I chyba tą stroną dałem tutaj, tymi liściami. O tak. Ustawię. Żeby sobie to ładnie w tą stronę siedziało. Przy koszeniu nie będzie przeszkadzać.
prostu nie będę wypychało tego. Bardziej już chyba wypychał nie będę tej palmy. Więc ona sobie ląduje tu. Lapis Excelsa. Excelsia, Excelsa. Już nie pamiętam dokładnie, jak to się pisze nawet. Bym wam podyktował, jak to, jak, w jaki sposób się pisze. Bo z wymową to w ogóle kompletnie nie mam pojęcia, jak to się wymawia. Nazwę tej rośliny, tej palemki. No, ale to mniejsza z tym. Ważne, żeby... żeby tu ją posadzić, żeby rosła, nie? To jest najważniejsze. Gdzie posadzić? No wsadzić z doniczką. Tą ziemię, to jej jeszcze dosypię. No ona tutaj, nawet tu trochę obornika jest. A podczas sadzenia, jak była sadzona, to ta ziemia wszystko później opadła. Właśnie tak wygląda to, jak wygląda. Że jest zapadnięta ta ziemia u niej. Tego sobie dosadzę, znaczy dosypię. O. Już to wygląda lepiej. Po pierwsze, a po drugie się będzie z gruntem równało, więc nie będzie widać różnicy. Że jest w doniczce praktycznie, tylko będzie wyglądało to, jakby była w gruncie. Też dla mnie plus. Wizerunkowo trochę inaczej. A liście podsechnięte są i tak będą, bo tak jak mówiłem, ja nie obcinam suchych liści. Dopiero z zeszłego roku po zimie, jeżeli obcinam, a takich nie obcinam. A tych na razie w ogóle nie będę obcinał, bo to są jeszcze trzy przesadzenie, więc jak ona sobie je ma, może coś jeszcze tam się dzieje z tymi liśćmi. Dobra. Rapis posadzony. Później, nawet nie później, tylko teraz, może brugmansa posadzę. Na bok magnolia. Posadzimy brugmansę. To głowę później. Brugmansa pójdzie właśnie tutaj. Będzie szło na pewno w górę mocno. Znowu nie wiem, czy nie za blisko sadzę, żeby ją tu bardziej. Bo ona, żeby mi nie poszła korzeniami do araukarii. Bo araukaria też tutaj będzie, to na stałe już tutaj będzie raczej ta araukaria. Więc próbując je tutaj wetknę. Zobaczymy, jak sławkowa brugmansja wygląda korzeniowo. O, bieluśko. No, brugmansja praktycznie można w wodzie trzymać. Ta stała praktycznie cały czas w wodzie, więc na braku wody nie narzekała. Ale widać, że coś się działo się. Coś jej się działo z tym. Z brakiem chyba nawozu czy coś takiego. Ewentualnie jakiś wszędzior może, nie wiem, bo ma jakieś uszkodzenia na liściach dziwne. Tu nie będzie brakowało na pewno i nawozu z tego względu, że jest na full obornika. Więc sobie będzie chciała, będzie pobierała, ile będzie chciała. Ważne, żeby chciała, nie? No i myślę, że będzie. Lubi nawozu. Mansia lubi full nawozu. Obornik trochę bardziej pod ziemię. Żeby tak nie wystawał, chociaż to widzę, kurczę, znowu wyłazi. No bo to jest tak wymieszane, nie? Więc tu nie ma co się dziwić, że obornik tak jest na wierzchu czasami. No i dobra. Tutaj buławkę
ale tak na brzegu, bo ona tam nie będzie miała bardzo jak się rozrosnąć. W sumie bardzo nie urośnie nawet pewnie to była ta ródź, guława. To jest guława z Egiptu. O takich żółtych, gruszkowato trochę podobnych, może bardziej do awokado owocach. Więc ta guława, mam nadzieję, że 2-3 lata zaowocuje, bo guławy z tego co wiem, to nawet z nasionek uprawiane owocują dość szybko. I czekam strasznie na to, bo ja uwielbiam guławy. W Tajlandii to się tak objadałem tym. W Egipcie nie tak, bo te w Egipcie jednak nie są tak smaczne, ale tajskie są ekstra smaczne. Ale te duże zielone wielkości, znaczy kształtem przypominające jabłko, a wielkością trochę może, nie wiem, na łodynie czy coś takiego. Znaczy to są strasznie smaczne. No, zobaczymy jak ta będzie tutaj rosła. Może tak źle nie będzie. Dostęp do słońca większy, tylko okazja i tak będzie dusiła strasznie. Już nawet to bardziej tu odwrócę. Niech sobie tam miała się ta głowa. Zobaczymy, w tym roku też głowę tą, znaczy chyba to nawet uprawiałem w gruncie. No i powiem wam, że zaskoczony byłem, bo w gruncie one bardzo dobrze rosną. Nawet lepiej niż w szklarni. Znaczy fakt, że w szklarni będzie wyższa. Będzie miała większe liście poniekąd, chociaż też nie do końca. A na przykład na gruncie ona właśnie się fajnie wybarwia, ma taki bardziej, nie wiem, pieniek, łodyżkę. Ten cały stożek, pęd, przewodnik, o tak powiem, przewodnik się w sadownictwie to określa. Ma dosłownie no, taki bordowo-czerwonawy, nie? Więc fajnie kolorystycznie wygląda, dodatkowo zabarwienie ma na liściach. A w szklarni tego właśnie nie ma, z braku słońca. Dostępu tego właśnie promieni UV pełnych. A druga rzecz jest taka, że w sumie podobnie jak figa, jak dojrzałe figi. Owoce figi też te w szklarni gorzej wyglądają. Nie są tak wybarwione, jakby były na zewnątrz, to raczej by to fajnie wyglądało. Dobra, teraz muszę wyjąć tego Black Steama. I taka okazja tutaj jest posadzona już z doniczką, ze względu na to, że miała bardzo duży system korzeniowy i raczej się nie zmniejszył, a powiększył. No strasznie to wyrosło, widzicie? Właśnie szkoda było mi, żeby te korzenie popadały, do tego posadziłem już wcześniej to z doniczką, ale niestety muszę to wszystko może nawet i przepłukać. Szkoda mi tych korzeni urywać i nie uszkadzać, więc przepłukać warto i może się uda wyjąć całość. Nawet się udało. Jest dobrze. Zawsze miał jakąś większą siłę na starcie. Korzenie są duże, więc szkoda byłoby je ułamać. Nie wiem, jak to się jeszcze mieć. No zobaczymy, czy Black Steam nie tak urośnie.
wyrośnie jak to rośnie u Krzysia. Zostań. Szpadel też się słucha. Krzysia, naprawdę te backsteamy fajnie rosną, duże. Chciałbym, żeby tak samo tu urósł u mnie. Zobaczymy, czy to tak będzie faktycznie. Dobra, tutaj będzie bornik na dół, że niczego by nie było, że nie ma bornika. Jeszcze nie wyszedł tamten liść, a następny się połamał. No tak trochę szkoda, bo tylko dwa liście, a trzeci ten złamany. No. Może jak będzie już tu na stałe, to ruszy tak bardziej. Teraz się powinno ciepłe dni zacząć, więc to raczej nie powinno przeszkadzać. Idealna być pora praktycznie powinna do rośnięcia takich roślin. Lubiało się te gorące dni praktycznie. No i dobra, plakstin posadzony. O, trochę schrzaniłem, no nie jest dobra. Bo to miała być magnolia. Magnolia chyba zrobimy tam. Ale tu jest lepiej, że jestem blaski. No i tam posadzę. Koło palmy. Palma się dużo nie będzie rozrastać. Więc tam magnolia. A później dosadzę sobie dźwidełka, dźwiery, czyli coś tam koniak. Nie pamiętam nazwy całkowitej, pełnej. Podam w opisie, jak będzie trzeba. Ale to jest ten właśnie koniak. A to cudo, to ja nie wiem, czy nie zadołować razem z Doniczką. No bo ona tu nie będzie zimować na pewno. Zabiorę do szklarni na zimę. Szkoda mi tej magnolii. I to jest ta magnolia. Kurczę, też nie pamiętam nazwy, ale to jest ta właśnie chyba najbardziej ciepłolubna i to właśnie to jest ta magnolia, z której się dodaje aromat kwiatków do perfum Diora. To jest ładna osadzonka, ładne drzewko. Ja sobie to jeszcze możliwe, że tu korzenie i zrobię jeszcze jedno. To by tak fajnie wyglądało, to było następne, więc tak chyba zrobię. Kwitła już w tym roku. Ładnie kwitła, naprawdę. Nie wiedziałem, że to takie fajne kwiatki są. Nie są za duże, ale ładny kolor jest, taki lekko różowo-bordowy może. I dość krótko kwitnie. Więc bardzo się nie nacieszymy kwiatkami. Za bardzo zapachu też nie czułem, może za mała ilość. Dopiero jak się rozkrzewi, jak będzie duża, wtedy prawdopodobnie będzie bardziej czuć ten zapach tych kwiatków. No tak to wizerunkowo są ładne te kwiatki, więc zobaczymy, jak to będzie, jak będzie większa, czy wtedy faktycznie będzie czuć ten aromat tych kwiatków taki silniejszy. No to nawet tam z brzegu może dać taka okazja, żeby nie rzuciła się na mnie za bardzo. Dobra, tak by było git. To sobie ukorzenie, więc będzie miejsce do ukorzenienia.
Tu gdzieś był obornik, to obornik tam dam do niej, do środka. I zrobię tak samo jak z palmą, czyli przysypię ją też tu z góry. I tam jest obornik. Żeby ją trochę nawoziło. Bo tu nawozu za bardzo nie miałem. Nie nawoziłem tej magnolii. Więc jest sobie tak. O. Rośnie, zadołowana z doniczką. O. Źle nie wygląda. Nie wiem, tu były jeszcze jakieś cuda. O. Typu tego, może to jakiś, kurczę, a wiem co to może być, to mogą być pory, mi się rozsiały pory, prawdopodobnie w szklarni, bo w ten roku w szklarni pory zostawiłem takie większe, opuściły kwiat, więc prawdopodobnie pory się rozsiały, no dobra, nie przeszkadza, mogą być to pory. Dobra, posadzimy teraz sobie kannę jeszcze. Bo co tu jeszcze mogę posadzić? Strelicy nie chcę. Strelicy ewentualnie podołuję, ale to później, kiedy indziej. Wyłaś. Tutaj z nasionek z zeszłego roku, z własnych kan. Zbierane kanny nasionka. Wzrosły mi 3 sztuki. Nie pamiętam nazw. Wiem, że jedna to czerwona. Rozbijemy to. To większe to chyba gdzie indziej sobie machnę, a tutaj te mniejsze strzela gdzieś. O ta tutaj pójdzie. O nie za duża rośnie. W miarę nisko. Fajnie to powinno rosnąć. Ja tak wybarwiona ładnie to. Dobra, tu kamerę wyjmiemy. I te pójdą całkiem gdzie indziej raczej. Tu już nie będę wciskał kamerę, nie będzie za gęsto. Dobra, jeszcze tylko te posadzimy. Cuda. Czyli dziwidła. Ciekawe, one tutaj wyglądają, to się trzeba rozdzielić. Jest tu trochę iwo. Całą po prostu wszystkie burze jakie były, wciąłem w doniczkę, przysypałem ziemią i tak wyrosły. Co tutaj maluchy, chyba jakiś cytrus się ukorzenił z nasion. Tutaj powsadzam gdziekolwiek, żeby po prostu zazieleniły dolną część, bo tam za wysokie nie będą. W sumie to już jest ich chyba maksyt na razie. Będą większe burwy, to wtedy będą większe same w sobie. Te połczychy, że to dziewidła, sorry. Może chyba wszystkich nie będę. Czy rozdzielę może wszystkie, ale... Reszta pójdzie do doniczki gdzieś indziej. Nie wiem, czy to są moje dziewidła, czy to są te od Sławka. Bo też są od Sławka dziewidła gdzieś, tylko nie wiem gdzie. To prawdopodobnie są moje. Więc tak, to bym cudo. Jedno machnę może tu. Wchodzimy do tyłu.
jedno tu. Reszta do doniczki. Tu do gdzieś indziej. Więc odstawiam na bok. Tutaj zabieramy się zasadzenie dziewidełek. Jedno posadzone i tu posadzę, drugie nie widzicie tego raczej. O, już posadzę. Dobra, tam też posadzimy szybko. No i w sumie tyle, no jeszcze. Jeszcze takie cudo mam, jakbym posadził te czerwońce, ale to one później. Wiem co jeszcze. Tu miałeś okra. Posadzę jeszcze okra. No i dobra, posadzone, więc tak, subskrybujcie kanał, dawajcie łapki, no i komentarze. Na razie, cześć.